studniówkę. W sumie najwyższa pora. A kupiłeś mi lakier do włosów? Tak, kupiłem. Z witaminą B6? No właśnie zapomniałem, z jaką witaminą, więc kupiłem ci rudinoskorbik. No ciebie to wysłać do sklepu. Grażyna, wysyłasz mnie 2 godziny przed studniówką na zakupy. Czego ty się spodziewasz? No mam nadzieję, że kupiłeś mi chociaż podwiązkę. Tak, kupiłem nawet kilka. Tylko nie powiedziałaś, czy Olweś czy Bella. Tato. No co? Otóż to pewnie Rafał. Jaki Rafał? Będziesz mówił, że stopi na studniówkę. Przecież od miesiąca spotykam się z Rafałem. Dobrze, że mówisz. Proszę. Proszę. Przepraszam. Witam cię, młody człowieku. Siema, stary człowieku. Jestem Rafał. Znajomi wołają na mnie Bidon. Przepraszam, to mój fotel. A dziękuję. Wygodny. No i co tam, stary człowieku? Siadaj i opowiadaj. Co tam, foka w basenie? Ale z ciebie betoniara. Jak to będzie po papieńsku? Czekaj na mojej minuty. Czy Grażynka szałerek chlapie? Szałerek nazywa się pryszyc. Tak, bierze. A super, też kiedyś brałem. No i co tam, stary człowieku, opowiadaj. Jakie masz hasło do internetu? Dorota 74. Ty, to ja mam hasło. Dorota to stara Grażyny. Tak się składa, że to moja żona. Przecież mówię, twój babofon. Młody człowiek, albo będziesz mówił po polsku, albo na Grażynkę fotkę dać gami. Czej. Pyk. I już masz fotkę. Podpis. Stary Grażyny sapie. I już jesteś na fejsie. I Kaśka, lubię to. Słuchaj, bo jakie ciebie wołają? Bidon. A czemu Bidon? Bo co? Bo u ciebie się wydał kęco? Nie! Bidon, on ma zawsze dużo monet w kieszeni. Słuchaj no, Bidon, nie chcę cię martwić, ale to się nazywa Bidon. I co, runą świat, runą? Co ty gadasz? O, czekaj, jest komentarz pod twoją fotką. Tomek napisał. Co pisze? Komentarz. To jest stary Grażyny? To już wiem, po kim ona ma biust. Przecież ja nie mam. No właśnie, mówię to. Ty czekaj, jest drugi komentarz. Ale ty robisz furorę na fejsie. Komentarz. Hihi. Hihi? Co to ma znaczyć? Ale to nie przejmuj się. To pisała taka Dagmara. To wiesz, tempa dzida. W sensie mało inteligentna, tak? Kto? No Dagmara. A to znasz ją? Przecież mówiłeś, że tempa dzida z niej. O stary, ona kupowała krówki, bo myślała, że w środku jest mleko. Dlatego tydzień temu zrezerwałem. Zaraz. Tydzień temu? Przecież Grażynka wspominał, że spotykacie się pisząca. Houston, lądujemy awaryjnie. No wiesz, stary, taka klasyczna nakładka. Tylko nie mów nic Grażynie, bo się wkurzy. To co, Solidarność Pełników? Żadna Solidarność Pełników. Młody człowieku, przychodzisz do mojego mieszkania po raz pierwszy. Dobra, to z nim majty. Dobra, inaczej. Idziesz z Grażynką na studniówkę. Muszę cię poznać, nie puszcz się z kolegi. Spoko, poznamy. Pytaj, o co chcesz. Młody człowieku, u nas w domu się nie pali. Wasz dom, wasz wybór. Zgaś tego papierosa, powiedziałem. Dobra, typie. Nie jesteśmy na ty. Panie typie. Nie wdywam. Ja bym słyszał swoją matkę. Patrzę, że matka kultury cię nauczyła. Matka nie nauczyła, to i teść nie nauczy. Słuchaj, nie jestem twoim teściem. Na teścia to trzeba sobie zasłużyć. Ja ci powiem tak, jak Grażynka się postara, to masz spore szanse. Słuchaj no, Bidon. Idzie z Grażynką się na studniówkę. Ma być miło, grzecznie i kulturalnie. Takie rzeczy tylko proszę. Słuchaj no, Bidon ma to jak tam się inaczej wołają. Jeśli nie otkniesz, to cię zabije. A jeśli wspomnisz o tej rozmowie, to cię drugi raz zabije. Dobra, zrozumaj. Majtek. Nie ma majtek, mam bokserki. Cześć Rafał. Cześć Grażyna! Cudzie, jak ty pięknie wyglądasz! Czekam na ciebie w samochodzie! Ty stary! Widziałeś te nogi? Gdzie ty się patrzysz? Dobra, zluzuj bokserki! Widziałeś te szyny?
Mam nadzieję, że końcowy łysa polana, a nie włoszczowa. Co? Ja raczej włoszczowa. Słuchaj, Piton. Dzisiaj twój pociąg na końcowym nie stanie. Dziękuję.